Szanowni Państwo, bardzo proszę zajmowanie miejsc. Przepraszamy za 3 minuty opóźnienia, ale tylko 3. Tak. Tak, tak, słyszeliśmy. Szanowni Państwo, bardzo proszę zajmowanie miejsc. Sprawdzamy kworum. Proszę o przygotowanie sprawdzenia kworum. Zaczynamy od Swoszowic, potem jedziemy po kolei. A trochę tego mamy, jak Państwo widzicie. Jest kworum, bardzo proszę. W takim razie wznawiam. Bardzo proszę pomoc techniczna tutaj do pana stawowego. Coś tutaj, jakieś felerne urządzenie u pana jest. Kworum jest, ale nie ma wszystkich. 38 osób, czyli nie ma paru osób. No ale trudno. Bardzo proszę, a nie, jeszcze nie, jeszcze rozumiem, że... A ja liczyłem, że o czwartej to my już będziemy po... Jest. Proszę Państwa, wznawiam obrady. Będziemy głosowali po kolei. Po pierwsze uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Swoszowice Uzdrowisko. Mamy tam 6 poprawek pana radnego Pietrusa, których nie wycofał. Głosujemy poprawkę pierwszą pana radnego Pietrusa w druku 1314. Kto jest za tą... Przepraszam, ale teraz ja mam problem z urządzeniem. Nie, już jest dobrze. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pierwsza poprawka pana Pietrusa. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Za 10, przeciw 28, jedna wstrzymała się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 2. Pana Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 26 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 nie biorąca udziału, poprawka odrzucona. Poprawka numer 3, pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 9 za, 27 przeciw, 2 wstrzymujące się, 0 niebiorących udziału. Poprawka została odrzucona. Poprawka numer 4. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 9 za, 28 przeciw, 2 wstrzymujące, poprawka odrzucona. Poprawka numer 5. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. I ostatnia poprawka numer 6. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 27 przeciw, 2 wstrzymujące się. Poprawka odrzucona. W takim układzie głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Swoszowice Uzdrowisko? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze problem, tak? Już?
Mam to, to, to. Tak, tak, to mam, to mam to. Mam. Dziękuję, dały mi panie. No nie wiem, czy na mnie nie pójdzie szybciej ręcznie. Czy determinacja, żeby zmienić system głosowania, chyba rośnie. Więcej, tylko 80. Trudno, poszło. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje. Zamykamy, proszę wynik. 29 za, 0 przeciw, 11 wstrzymało się. Rada przyjęła uchwałę. I w związku z tym, że wniesione poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta nie zostały przegłosowane przez Radę Miasta Krakowa, stwierdzam, iż Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu druku nr 1314. Kolejna sprawa. Uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sforzowice Wschód. To jest druk nr 1315. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosujemy. Bardzo proszę. Zamykamy głosowanie. Wynik 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę i w związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta, stwierdzam, iż Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu druku nr 1315. Kolejna sprawa, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Belimy Prażmowskiego. Druk nr 1330. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Zdrowie. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę. I w związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa, stwierdzam, iż Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu druku nr 1330. Kolejna sprawa, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Małe Błonia, druk nr 1338. W tej sprawie nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. I w związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu druku nr 1338. I to mamy. A, o tych materiałach, tak. Bardzo proszę panią prezydent, aby zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w 6 egzemplarzach załączniki graficzne mapy do uchwał podjętych według druków 1314, 15, 1330 i 1338 oraz w formie elektronicznej z podziałem załączników graficznych na sekcji. Bez tego nie wyślemy tego nigdzie. Drugie czytania, proszę państwa, no kilkanaście jest. Proszę państwa, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu, zadanie priorytetowe dzielnic, druk nr 1343. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z państwa radnych jest za uchwałą, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę. Zmiany w budżecie miasta Krakowa według druku 1344. Też nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna uchwała, zmiana w budżecie miasta Krakowa według druku 1346. Żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik.
Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Druk nr 1305. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ulicy Bogucianka nr 2. Druk nr 1305. W tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej pomiędzy ulicami Długosza, Spiskiej, Jurawskiej i Przedwiośnie w Krakowie. Druk nr 1306. W tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna rzecz. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze z przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przeznaczonego innym niż mieszkalny strychu oznaczonego symbolem S1 przy, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Przemyskiej nr 2 w Krakowie. Druk nr 1307. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. Głosowaliśmy 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła uchwałę. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z poleśnieniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Nawiślańskiej 1 wraz z sprzedażą udziału wynoszącego stosownie w nieruchomości wspólnej. Druk nr 1308. W tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 39 za, jedna osoba przeciwna, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Druk nr 1309. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ulicy Świętego Tomasza nr 28. Druk nr 1309. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwny, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. 1331. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu strychu przy ulicy Kalwaryjskiej 18. Druk 1331. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ulicy Filaryckiej 20. Według druku 1332. Żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej oceny nieruchomości mieszkalnej przy ulicy, w budynku nr 18 przy ulicy Facimiech w Krakowie, projekt prezydenta 1334. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Wyrażenie zgody na odstąpienie żądania zwrotu bonifikatu udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego według druku 1337. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kto jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, 1 przeciw, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odraczenia terminu płatności rozłożenia na ratę ustępowania w całości lub w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Druk nr 1320. W tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejne. Określenie szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych, zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Druk nr 1325. W tej sprawie żadnych poprawek ani tu poprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę.
441 za, 1 przeciw, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę. Frekwencja rośnie cały czas. O, i tu mamy troszkę ciekawego. Zmiana uchwały Rady Miasta z 11 czerwca 2008 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Tutaj mamy poprawkę pana radnego Ptaszkiewicza. Była ona omawiana. Najpierw głosujemy poprawkę, potem oczywiście uchwałę z tą poprawką lub bez. Żadnych autopoprawek z tego, co pamiętam, nie było. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnego Ptaszkiewicza w tej sprawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 4 za, 27 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, proszę o wydruk, stwierdzam, że Rada odrzuciła tą poprawkę. No będzie, będzie, wiemy, wiemy. Dziękuję. Głosujemy teraz uchwałę bez żadnych poprawek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo. Jeszcze głosujemy? Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę w tej sprawie. Bardzo proszę, pan radny. I proszę o wydruk, bo to... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem złożyć votum separatum. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz będą uchwały jednoczytaniowe, w których nie było wniosku albo był. Druk numer 1369. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czerniewskiego w Czarce, z siedzibą w Czarce, ulica Szkolna, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w związku z przygotowywaną ekspozycją przedmiotów i pamiątek dotyczących hetmana Stefana Czerniewskiego. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 34 osoby za, brak przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie wydruk. Bardzo proszę. Proszę Państwa, kolejny druk, określenie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Druk numer 1356, bez żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską Kraków w ramach realizacji programu na rzecz społeczności romskiej. Druk numer 1367, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Kolejny druk, nadanie imienia samorządowym przedszkolu nr 21 schodzącemu w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Krakowie, ulica Miodowa 36.
i w tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Druk numer 1371. Kto jest radnych państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Zamykamy, proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. 1355. W sprawie nadania statutu jednostce budżetowej środowiskowy Dom Samopomocy Wita w Krakowie ulica Osiedle Młodości 8. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła uchwałę. Druk numer 1372. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie zaproszenia w celu osiedlenia się na terenie Krakowa czterech rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje. Zamykamy, proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Jedna osoba wstrzymała się, inaczej nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa, udzielenie dotacji celowych Miejskim Instytucjom Kultury, Teatrowi Groteska oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej. Druk numer 1373. Żadnych poprawek ani autopoprawek nie było. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 35 za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Proszę o wydruk. Bardzo proszę. Kolejna sprawa. Zmiana uchwały Rady Miasta z 27 sierpnia 2008 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej zarząd i, szanowni państwo, przepraszam, jakiś problem jest? Techniczny problem, tak? To proszę tutaj panu poprawić urządzenie do głosowania. No powiedziałem. A to ja nie wiem, o czym pan mówi, ale mam nadzieję. Dobra, bardzo proszę, jak jest awaria, to bardzo proszę tam poprawić. Nad którym najdłużej dyskutowaliśmy. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zatwierdzenie statutu. I mamy złożony wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. A jeszcze mamy, jeszcze nie możemy, tak? Dobra, jest wniosek, proszę państwa, o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. To jest wniosek formalny. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie wniosku, rozpatrzenie w dwóch czytaniach tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Bardzo proszę o wynik. 36 za.
brak przeciwnych, 4 wstrzymały się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Rada przyjęła ten wniosek. Wydruk ktoś prosi? Tak? Bardzo proszę. W związku z przedstawieniem tego, znaczy przyjęciem tego wniosku, ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 3 września, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 5 września 2013. Godzina 15, tak jest. Trzeci i 5 września, godzina 15. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych projekt prezydenta miasta Krakowa. Proszę. Pożarniczy wypłacany członkom Ochotniczych Straży Pożarnych projekt prezydenta, druk nr 1379. Jest to druk w trybie jednego czytania. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. No i głosujemy zaraz. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny druk 1352. Skarga na prezydenta miasta Krakowa i miejskie przewodnictwo wodociągów i kanalizacji. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny druk, skarga na sposób załatwienia wniosku przez prezydenta miasta, projekt komisji rewizyjnej, druk nr 1353. Nie było w tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa. Wybór przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, projekt Komisji Ekologii, druk nr 1386. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, 1 wstrzymała się od głosu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa, wybór wiceprzewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. W tej sprawie też nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Wydruk? Nie, myślałem, że... To ja przepraszam, bo to nie słyszałem. Albo właśnie słyszałem, ale zmiana statutu miasta Krakowa, projekt komisji do spraw reformy, druk nr 1377. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 37 za, brak przeciwnych, 1 wstrzymująca, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa, ustalenie kierunków działania dla prezydenta w sprawie nawiązania współpracy między Krakowem a Umaty, druk nr 1394. W tej sprawie była poprawka przyjęta autopoprawką, stąd głosujemy druk z autopoprawką. Proszę jeszcze była osobna autopoprawka, tak, czyli dwie autopoprawki, okej. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna sprawa, zmiany w budżecie miasta Krakowa według druku 1382. Nie było w tej sprawie żadnych poprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Ojoj. 1382. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik.
38 za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. I przechodzimy do kolejnej teczki. Czyżby to była ostatnia teczka? Teczka ostatnia, ale głosowanie nie ostatnie. Proszę Państwa, mamy zmiany w budżecie miasta Krakowa według druku 1380 i tutaj mamy wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania tego projektu uchwały, ponieważ to było pierwsze czytanie. W związku z tym głos za, głos przeciw temu wnioskowi o wprowadzenie. Nie widzę, głosujemy. Proszę o przygotowanie wprowadzenia. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do drugiego czytania tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę o wynik. 36 za wprowadzeniem, brak przeciwnych, 0 dwie osoby wstrzymujące się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Rozumiem, że w tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. W związku z tym możemy głosować druk w wersji pierwotnej. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Czy ktoś z Państwa chce złożyć jakiś wniosek? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. 1382 chyba. Nie, 80, przepraszam. 80, tak. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 29 za, 1 przeciw, 4 wstrzymały się, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa całkiem podobna, druk 1381. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do drugiego czytania. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy za wprowadzeniem. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tego projektu uchwały, moment, 1381, tak. Do drugiego czytania, dokładnie. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 29 za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada wprowadziła ten punkt do drugiego czytania. W tej sprawie, Panie Dyrektor, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. I głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca się, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Ojoj, tu mamy większy temat. Proszę Państwa, kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do drugiego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jest to druk 1383. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 35 za wprowadzeniem, 4 przeciw, brak wstrzymujących się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do drugiego czytania. Ponieważ zostało zgłoszonych 5 poprawek, więc otwieram dyskusję w sprawie poprawek. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Czy w imieniu Pana Prezydenta ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosujemy poprawki. Jest 5 poprawek Pana Radnego Jaśkowca. Będziemy je po kolei głosować. Poprawka numer 1 Pana Radnego Jaśkowca. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. O, ale skurcz mnie chwycił moment. 20 osób za. Nie, to się nie da. 9 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą poprawkę. I idziemy do poprawki numer 2. Bardzo proszę o głosowanie poprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 19 za,
7 przeciw, 5 osób wstrzymało się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tę poprawkę. Bardzo proszę, proszę o wydruk. Wiem, tak, ale to po wszystkim. Poprawka numer 3. Bardzo proszę, poprawka numer 3. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 18 za, 7 przeciw, 5 osób wstrzymało się. Nie było osób nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejny, proszę. Poprawka numer 4. Kto jest za poprawką numer 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy. 19 za, 7 przeciw, 5 osób wstrzymało się, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła tą poprawkę. Poprawka numer 5. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 18 za, 6 przeciw, 3 osoby wstrzymały się, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Mamy jakiś problem tam techniczny u pana radnego? Teraz będziemy uchwałę głosować, więc to dobrze. Aż tak to chyba nie. Nie no, wyniki były takie same, więc tutaj nie ma co. Bardzo proszę, gotowi jesteśmy. Głosujemy uchwałę. Głosujemy uchwałę. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest za, kto jest przeciw? Pan radny głosuje? Bardzo proszę. Jeszcze się wstrzymujemy na chwilkę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosujemy, znaczy zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy. 27 za, 1 przeciw, 11 wstrzymało się, 2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę wraz z poprawkami i zwracam się z uprzejmą prośbą do pani dyrektora, aby Biuro Skarbnika przygotowało i przekazało do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w 6 egzemplarzach załącznik nr 3, część B1, B2 oraz B3 do uchwały podjętej według druku 1383. Idziemy dalej. Proszę Państwa, mamy rezolucję. Rezolucja w sprawie skierowania wniosku o ujęcie na rok 2015 przez Pocztę Polską emisji znaczków pocztowych okrętu miasta, projekt grupy radnej 1368-R. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przypomnę, dotyczy znaczków. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę, wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. Rezolucja w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika małej retencji w Węgrzce. Projekt grupy radnych, druk nr 1390-R. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę, wynik. Żeby było dobrze. Za 40, przeciw i wstrzymujących nie było. Stwierdzam przyjęcie uchwały i to by było na tyle, tak? To już wszystko, nie? A nie, to już była głosowana. Ona była głosowana na zaraz po... Dajcie mi, daj.